co się wpakowałem, kurde. Naprawdę mam obiekcje. Tutaj jest ciężko na nogach iść. Nie wiem, jak ja z tego zjadę. Znaczy tam jest druga trasa z drugiej strony. Ale najpierw martwię się, jak wejść tam. Mam 30 metrów przewyższenia na razie do pokonania, a później jeszcze więcej. Do szczytu mam, prowadzę rower oczywiście. Do szczytu mam jakieś 230 metrów w poziomie, ale to nie ma znaczenia, bo jest jakieś 40 metrów przewyższenia. Muszę ten odcinek przejść i będę na miejscu i tam naprawdę zrobię sobie dłuższą przerwę. Dzień jest w miarę długi. No, później pokombinuję co dalej, żeby stamtąd jakoś zjechać. No dobra. Nagram to. Jestem już prawie u celu. Leje się ze mnie. Tutaj jeszcze są takie kamienie. Ale mi zostało jakieś dosłownie kilka metrów przewyższenia. Zaraz będę na szczycie. No chyba to jest ostatni. Jakieś 50 metrów do szczytu. Ale tu już jest chyba wypłaszczenie. Tak, tu jest skrzyżowanie. Ja po prostu mogłem wjechać tą drogą. Zaraz. Wieża widokowa, Jeleni Skok. Czyli tędy, ale mogę też objechać to dookoła tutaj rowerem. I chyba tak zrobię. O, ale fajnie siedzieć na rowerze. No tak, to teraz jestem nawet chyba wyżej niż szczyt. Tak mi się wydaje. No nie wiem, szczyt powinien być wyżej. Oj, no to ludzie nawet są. Nawet są ludzie. Dobra. Dobry. Jestem na szczycie. Dobra. Taki widok stąd tu jest. Znaczy tu jest wieża widokowa, ale na nią nie wolno wchodzić. To znaczy ja wszedłem tutaj na dole, ale tam wyżej nie będę chodził, bo jest napisane, że nie wolno. Tam jest wieża widokowa. No, w chatce jest ciemno. Ja sobie siądę na ławce tutaj. Jeszcze raz wam pokażę. Szczyt to się nazywa Krzywe. Tu jest miejsce, można się, powiedzmy, nawet jakby ktoś był bardziej ekstremalny, przekimać. Nie wiem, no tutaj jest, ktoś robił ognisko, ja nie wiem, czy tak wolno, ale ktoś robił, ktoś się nie bał. No, jestem bardzo zadowolony, że tu wjechałem. Myślałem, że nie będzie ludzi, ale było kilka osób, ale już poszły. Punkt widokowy jest ok, chociaż na tą wieżę tam teoretycznie nie można wchodzić. Jest tu w miarę fajnie, tylko nie wiem, jak będzie ze zjazdem, bo po prostu tutaj można wjechać, czy wejść właściwie z dwóch stron.
Ja oczywiście wybrałem najgorszy z możliwych wariantów, czyli po prostu no, tak jak widzieliście, jak tam było. Tu myślę, że to jest chyba ta ścieżka będzie łagodniej. Zobaczymy. Ja wszedłem tędy, ale będę zjeżdżał tędy. Że nie wiem, czy będę zjeżdżał, ale spróbuję. Jak nie, to będę prowadził rower, bo może być podobnie. Ale według tego, co na mapie widzę, to powinna być łagodniejsza trasa. No zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. No, chyba będzie podobnie. Albo zaraz, żebym się nie pomylił. Spróbuję chociaż troszeczkę zjechać, bo tam odcinek wyżej po prostu moje umiejętności są już zbyt małe, żeby jechać na takich trudnych tych, ale spróbuję tutaj, bo tu już powinno być. Nie no. O, zaraz. A widzicie? Wjechałbym nie tam, gdzie trzeba. To trzeba tutaj. To chyba tędy jest. Tu jest nawet dobra droga. Da się jechać, ale sprawdzę, czy dobrze jadę, bo żeby nie było. No nie, aha, dobrze jadę. Tam był taki, że tak powiem, zakręt śmierci, że po prostu kawałek drogi, której się skręca i jest donikąd. Jest przepaść pewnie jeszcze. Dobra, to spróbuję tutaj pojechać. Nawet jest w miarę płasko. Jestem zdziwiona. Później znowu będzie pewnie... Co, pod górkę jeszcze? Rzucę sobie... Bo tu jakieś błoto. Ojej! A czemu jadę pod górę? Powinienem jechać z góry. O. Dobra. Spróbujemy przewalczyć to MTB. A widzicie, z pod obciążeniem sobie włączam. Jeszcze jedna. Dobra. Oj. Wjechałbym do... Mam za krótki rower na podjazdy. Szczególnie takie. Dobra. Jestem. Okej. Wiecie, ja mogłem tą trasą wjeżdżać. Bo tu po prostu... Już nawet nie chodzi o wjeżdżanie, ale... Prowadzenie roweru by było... łatwiejsze. Dobra, jestem na ścieżce edukacyjnej, pewnie trochę nielegitnie, ale bez przesady, nie zjem tego parku. Hamulce Deore, ja ważę 100 kg, praktycznie jadę teraz na hamulcach. Hamuję z przodu dwoma palcami, a z tyłu jednym palcem. Tutaj doświadczeni downhillowcy to pewnie by jechali na full, ale dobra. Dobry. Dobry. Powiem, trochę mi jest głupio tutaj, że tak jadę sobie, tu ludzie idą, spacerują. No ale trudno, czasami tak trzeba. No, ale fajna traska taka korzeniowa. Oj, oj, oj. Zaraz, bo tu jest trochę strasznie. Tam taka jakaś przepaść. No, trzeba uważać. A, dobra, jestem. Okej. Dobra, kontroluję. Z tyłu dociskam go trochę rower.
O! A jeszcze wam powiem, że ta ścieżka jest cała taka wilgotna i chlapie błotem, że tak powiem, hamulce są mokre troszeczkę. No. A trochę aż mi łydy bolą od dociskania. Zaraz się zatrzymam i sprawdzę, jak tu z przewyższeniami, bo no chyba tu się zatrzymam, bo tam jest już kiepsko. Kamienie. O, dobra. Dobra, już jest blisko do tej niebieskiego szlaku rowerowego. To myślę, że to już nie będzie takich kamieni, ale przewyższenie jest chyba jakieś 60 metrów w dół, czyli trzeba uważać. Jadę na hamplach. O, teraz jest podłoże jest kamieniste. No ale tutaj nie mogę zejść z roweru. Dobra. Jest ciężko. Tutaj jest ciężko. Muszę zejść. Chyba są schody nawet. Dobra, szczyt zaliczony. Powiem wam szczerze, głupie to było. Bo tam jest ciężko wejść na piechotę, a co dopiero z rowerem. Nie ma mowy o jeżdżeniu, no chyba, że ktoś jest takim tym, co uprawia takie enduro specjalne. Zapomniałem, jak się nazywa ta dyscyplina. Wiecie, ludzie, co wskakują na rowerach, na paliki. No, tutaj w dół niby asfalt jest, ale trzeba uważać, bo ten asfalt jest, jakby go nie było. Cały czas kontroluję, nie chcę przelecieć przez dziurę. W nagrodę mam przystanek fajny. O, zobaczcie, jaki mam obiekt nadleśnictwa Cisna. O, dobra, siądę tutaj. Tu można ognisko legitnie zrobić, bo widzę, że tu ludzie robią ognisko. Pojadę już dalej w dół, bo już naprawdę wracać się nie mam siły. To musiałbym cały czas się wspinać. Pojadę tym niebieskim szlakiem w dół i wrócę szosą do Strzebowisk. Ale tutaj fajny zjazd jest, naprawdę spoczko. Jest ok. Nagram taką kawałeczek trasy, jak już dojeżdżam do drogi, no bo później to już będzie zwykła droga. Ale uwaga, bo tu jeżdżą pociągi, wąskotorówka. Znaczy chyba jeżdżą, tak jeżdżą, bo jest wyślizgany, to jeżdżą. No. Teraz będę wracał po płaskim, tylko niestety tam chyba do tej mojej bazy to będę musiał pod górkę jechać. Tak mi się wydaje. Dobra, włączę sobie światła, żeby było bezpieczniej.